Komunikacja bez granic to projekt tworzenia transgranicznej sieci informacyjno-turystycznej na pograniczu polsko-białoruskim, jaki jest realizowany przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną wspólnie z Państwowym Związkiem Turystyczno-Sportowym Oddział Grodzieński i Departamentem do Spraw Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Obwodu Grodzieńskiego. Nasze działania obejmują po stronie polskiej powiat suwalski, augustowski, sejneński. Po stronie białoruskiej Grodno, Sopoćmi, Nowogródek, Mir, Smorgoń, Lidę, Słonim i Swisłocz. W projekt zaangażowaliśmy pracowników informacji turystycznej i biur podróży, właścicieli agroturystyki, organizatorów turystyki aktywnej, władze samorządowe i media lokalne. Podczas rocznego projektu Polacy i Białorusini biorą udział w wyjazdach studyjnych, warsztatach, zajęciach praktycznych, szkoleniach. Bardzo ważna jest promocja, prawda, regionu, ale zintegrowana, bo jeżeli ktoś będzie, prawda, jeżeli będzie, nie wiem, promować każdy sobie, no to niestety to nie będzie takiego efektu. Więc ciągle trzeba dążyć do tego, żeby podmioty ze sobą współpracowały. I nazwali my to komunikacja bez granic, ponieważ jedyna problema była, to był język. Na miejsce spotkań wybraliśmy niebanalne miejsca Suwalszczyzny i obwodu grodzieńskiego. Шикарная инфраструктура, хотя ландшафты и природа идентичны нашему Гродненскому региону, но пока нет такого развития, как у вас. Для наших граждан, что интересно, здесь на Суфачизне посмотреть, как это делается, как развивается агротуризм, как развивается гостиничный туризм, как развивается ресторанные гостиницы, как проводятся праздники. Очень для группы интересно было посмотреть, как на Суваччине строятся спортивные объекты. Chcemy pokazać pogranicze polsko-białoruskie jako tereny wartościowe turystycznie, posiadające bogatą kulturę, tradycje i ofertę wypoczynkowo-rekreacyjną, a polską i białoruską infrastrukturę oraz produkty turystyczne jako atrakcyjne jakościowo dla mieszkańców po obu stronach granicy.
мы очень много взяли различных промоционных материалов, которые, я думаю, также у себя мы будем издавать. Думаю, с приездом на родину я сумею кое-какие проекты, возможно, вместе с Польшей, с Украиной, Литвой, вот эти по трансграничному этому договору реализовать у себя на родине. Efektem projektu ma być utworzenie 13 punktów informacji turystycznej, 7 nowych w obwodzie grodzieńskim i jednego pływającego na Suwalszczyźnie oraz unowocześnienie obsługi turysty w 5 już istniejących centrach. Punkty informacji zostaną dodatkowo wyposażone w terminale internetowe dla turystów oraz system komunikacji dla pracowników centrów. Poprawa przepływu informacji między punktami wpłynie na wzrost konkurencyjności tych rejonów w zakresie turystyki i na natężenie ruchu na polsko-białoruskim pograniczu. To jest po prostu na zasadzie wymiany, że uczymy się nawzajem siebie, poznajemy właśnie swoje regiony, no i też no, na pewno jesteśmy bogatsi. New media.